Witajcie na kanale politycznym. Takiej relacji jeszcze nie było. Niezależni rosyjscy dziennikarze z portalu Meduza opublikowali historię Rosjanina, który opowiedział jak wyglądała jego ucieczka przed mobilizacją i podróż do Kazachstanu. Rosjanie masowo uciekają z kraju, by uniknąć mobilizacji do wojska. Według raportu Forbes'a z Rosji uciekło już ponad 700 tysięcy mężczyzn, z czego około 200 tysięcy do Kazachstanu, co wynika z danych tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oddajmy głos jednemu z rosyjskich obywateli, który zdecydował się na taką ucieczkę. Mieszkałem kiedyś w Białgoradzie. Cały czas spadały rakiety, drony i zdarzały się eksplozje. Chcieliśmy wyjechać, ale nie było za co. Próbowaliśmy oszczędzać. Nie kwalifikują się do mobilizacji z powodu niepełnosprawności, ale osoby, które zostały, mówią mi, że dzieje się coś złego. Mogą przyjść w nocy. Nawet jeśli się nie kwalifikujesz, dowiesz się o tym później, kiedy już zostaniesz zabrany i gdzieś wysłany. W końcu nie zaoszczędziliśmy żadnych pieniędzy, ale sprawy stały się bardzo burzliwe, więc moja żona i ja postanowiliśmy wyjechać. Moja żona nadal budzi się, gdy są głośne dźwięki. Jechałem pociągiem Omsk Astana. Przyszedł strażnik graniczny. Serce mi mocno biło. Ale starałem się udawać spokojnego. Kiedy sprawdzali mój dokument, mężczyźnie na sąsiednim siedzeniu powiedziano: Spakuj swoje rzeczy, masz zakaz opuszczania Federacji Rosyjskiej. Widziałem, że powiedziano mu niemal to natychmiast. Widziałem, że powiedziano mu to niemal natychmiast i bez pytania, więc uspokoiłem się. W końcu od jakiegoś czasu jestem sprawdzany, więc nie mam mnie na liście. To straszne uczucie. Kiedy cieszysz się, że złapali kogoś innego, a nie ciebie. W tym wagonie każdy był zdany na siebie. Tego gościa odprowadzono w milczeniu. Moja matka powiedziała, że nie chce stracić syna i muszę wyjechać. Skoordynowałem to ze znajomymi i znaleźliśmy samochód w Wołgogradzie. I pojechaliśmy na koniec kolejki samochodowej przy przejściu Wiszniówka na granicy z Kazachstanem. Przeszliśmy trzy kilometry. Aby dotrzeć na początek kolejki, która liczyła się w tysiącach. Ludzie rozbili obóz namiotowy na poboczu drogi, wszystko to przypominało trochę festiwal hipisowski. Nie miałem namiotu, ale życzliwi ludzie pozwolili mi się ogrzać w swoim. W nocy temperatura spadła do 5 stopni Celsjusza. Szczęściem było, że tego dnia nie było wiatru ani deszczu. Na granicy była samoorganizacja. Chłopaki sprawnie zorganizowali kolejkę. Strażnicy graniczni wpuszczali po pięć osób naraz, więc wszyscy w kolejce na piechotę dzielili się na piątki. Każda grupa pięcioosobowa miała swój numer, a na czacie na telegramie zawsze była informacja, która grupa przychodzi następna. Spośród osób czekających w kolejce, wybierano ochotników. Jeden z nich stawał przy punkcie kontrolnym i sprawdzał paszporty aby upewnić się, że przychodzą tylko ci, którzy zostali zarejestrowani i że nikt nie wyprzedza. Można było w przybliżeniu obliczyć, jak długo trzeba czekać na swoją kolej. Udało mi się spać po dwie trzy godziny naraz, na zmianę. Do punktu kontrolnego podszedłem po 12 godzinach. Nie byłem specjalnie przygotowany. Miałem na sobie płaszcz i sweter, aby się rozgrzać. Robiłem dużo spacerów i rozgrzewek. Bardzo pomogli mężczyźni, którzy przywieźli ze sobą palniki gazowe. Usiadłem obok jednego z nich, na którym robili kawę. To trochę rozgrzewało. W pewnym momencie zrobiło się ciemno. Ludzie używali latarek w telefonach. W strefie buforowej znalazłem się o drugiej w nocy. Było dużo ludzi i korek samochodów. Rosyjscy pogranicznicy przypuszczali znacznie szybciej niż Kazachowie. Na tym małym obszarze zaczęli gromadzić się ludzie. Przez całą noc kazachska Straż Graniczna przepuściła zaledwie 10 osób. Był więc tłum. Ludzie siedzieli i leżeli w trawie. Zakładali cokolwiek, co mieli, aby się ogrzać. Nie było ciepłej wody. Przed rosyjskim punktem kontrolnym użyliśmy palników i wypiliśmy gorącą wodę. Nikt nie wiedział, że za chwilę będzie taki korek. Noc przespałem w płaszczu na wysuszonej trawie. Udało mi się przespać około pięciu godzin. Obudziłem się z mocnym katarem. Zdałem sobie sprawę, że mam wysoką gorączkę i jestem chory. Spałem obok moich współtowarzyszy podróży. W strefie buforowej spędziłem 14 godzin, czyli przekraczałem granicę łącznie przez około 26 godzin. Po przekroczeniu granicy znaleźliśmy się w stepie bez normalnych dróg w środku niczego. Ludzie witali wymieniacze pieniędzy i oferowali kurs wymiany, który nie odpowiadał oficjalnemu. Zamiast stawki ośmiu tenge, waluta w Kazachstanie, wymieniali się po pięć lub sześć tenge za rubla. Na tych, którzy przekroczyli granicę, czekali taksówkarze. Byli to w większości ludzie z najbliższej przygranicznej wsi. DPS-y były z nimi w zmowie i ciągle namawiali wszystkich, aby wsiadali do tych samochodów i odjeżdżali po nieadekwatnych cenach do wsi, choć była ona oddalona o godzinę drogi. Zdarzały się przypadki wymuszania haraczu. Pewni mężczyźni szli do najbliższej wsi, żanybek. Miejscowi podeszli i zaczęli im grozić: albo dasz mi pieniądze, albo nie idziesz. Musieli im je dać. Po kilku takich zdarzeniach poszkodowani wezwali policję. W Żanybeku wszyscy weszli do kawiarni SimSim. Sim. Zebrała się tam spora liczba miejscowych kierowców autobusów. Właściciel kawiarni otoczył zewnętrznych taksówkarzy wraz z miejscowymi kierowcami i nie pozwolił im odebrać pasażerów. Miejsce w samochodzie do Uralska kosztowało 6 tysięcy rubli od osoby. Do Atyrau 7 tysięcy. Znajomi, którzy przekroczyli granicę kilka godzin później niż ja, powiedzieli mi, że ceny skoczyły wtedy do 15 tysięcy rubli za osobę. Watyrał, wszystkie hostele były zajęte przez ludzi z Rosji. Umówiliśmy się z właścicielem jednego z nich, że za drobną opłatą pozwoli nam wziąć prysznic. Stamtąd pojechaliśmy pociągiem do Aumatów. Mieliśmy szczęście kupić bilety z wyprzedzeniem. Potem już nie było biletów. Mój znajomy utknął watyrał. Na pięć dni. W Almatach po raz pierwszy mieszkałem w hostelu w piwnicy. Wszyscy, poza kilkoma gośćmi, byli też chłopakami z Rosji. To właśnie tam po raz pierwszy musiałem zwrócić się o pomoc do przyjaciół i poprosiłem ich o zrzutkę pieniędzy, żebym nie umarł z głodu. Teraz przyjechali kolejni moi znajomi i zostanę u nich. Trudno jest wynająć mieszkanie, bo ceny wzrosły wobec zwiększonego popytu. Cena jednopokojowego mieszkania nie w centrum zaczyna się od 200-300 tysięcy tenge, choć wcześniej można było wynająć wyremontowane mieszkanie w centrum za 180 tysięcy. Niektórzy wynajmują mieszkania w centrum za milion tenge. To są bajeczne pieniądze dla mieszkańców. W pokoju w hostelu jest nas czterech. Wszyscy ci sami ludzie z mobilizacji. Rodzina, u której się zatrzymałem, udzieliła schronienia facetowi, który jechał przez 18 godzin. Został oszukany i został bez kwatery. Nie można było tak po prostu zostawić człowieka. Był zdezorientowany, zmęczony i głodny. Przybywał u nas przez tydzień. Razem z nim szukaliśmy dla niego stałego mieszkania. W większości nie odpowiadały one jakością do cen, jakie za nie żądano. Wtedy pojawiła się życzliwa osoba, która wynajęła mu bezpłatnie na dwa miesiące mieszkanie, w którym kończył się remont. Warunkiem było to, żeby został i pilnował naprawy. Zamieszanie wynika z tego, że trudno jest przyjąć do wiadomości, że skończyło się jedno życie, a zaczęło zupełnie inne. Obcy sobie ludzie łączą się w obliczu wspólnego nieszczęścia. Siedziałem bez lokalnej karty SIM, łapiąc Wi-Fi na ulicy. Czekając na odpowiedź od znajomego, który wyjechał stąd jeszcze w marcu. Poprosiłem nieznanych mi ludzi o papierosa, ale oni mnie otoczyli i zaczęli pytać, czy potrzebuję pomocy, czy potrzebuję pieniędzy. Pytali mnie dziesięć razy. Nowo przybyli rozmawiają ze sobą. Spotkaliśmy się z informatykami, którzy się tu przenieśli. Facet z czatu na telegramie zaprosił wszystkich, którzy pracowali w sferze cyfrowej. Siedzieliśmy w kawiarni. Wymienialiśmy informacje i emocje. Do Kazachstanu ludzie jeżdżą spokojniej. Jest to fala emigracji ludzi, którzy ratują część swojego zwyczajnego sposobu życia. Aktywiści wyjechali do Gruzji i krajów bałtyckich. Nie spotkałem się z negatywnym nastawieniem do Rosjan, poza jednym przypadkiem. W centrum usług publicznych, gdzie przebywało sporo rosyjskich imigrantów, dostawca jedzenia przez telefon głośno narzekał. Bladolicy się wprowadzili i nie da się wejść do centrum usług publicznych. Ale w większości ludzie są przyjaźni. Próbowaliśmy kupić kartę transportową i wyglądało na to, że się zgubiliśmy. Podszedł miejscowy kazach i zapytał, czy jesteś z Rosji, czy mogę cię może nakarmić? A inna kobieta, którą zapytaliśmy, gdzie można kupić kartę transportową, po prostu dała nam swoją. To chyba taka lokalna kultura. Jechaliśmy miejskim autobusem, zdjęliśmy plecaki i trzymaliśmy je w rękach. Ludzie siedzący obok nas wzięli nasze plecaki i położyli je na swoich kolanach, żeby łatwiej było nam się trzymać. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w Rosji. Nie chcę jechać do innych miast w Kazachstanie. Z tego co wiem, tylko Aumaty są tak przyjazne dla Rosjan. Jest tu bezpieczniej i można zachować sposób życia, jakim miało się w Rosji. Taksówkarz w Aumatach Powiedział, że bardzo się cieszy, że wyjechaliśmy z Rosji, zamiast jechać zabijać ludzi na Ukrainie. Jedziesz autobusem, słuchasz rozmów miejscowych, wyłapujesz słowa i zdajesz sobie sprawę, że ludzie mówią o wojnie. I mówią w taki sposób, że to jest atak Rosji i że Ukraina się broni. Tutaj można wreszcie swobodnie o tym porozmawiać, podczas gdy w moim małym rosyjskim miasteczku wszyscy się bali. Emocjonalnie jest to trudne. Życie nie jest jeszcze zorganizowane i uregulowane, ale i tak cieszę się, że wyjechałem. Nie popieramy wojny, a w moim mieście nie można było powiedzieć nic przeciwko niej. Na razie nie planuję powrotu.